Jeszcze bardzo proszę pana Adego. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja mam tylko i wyłącznie jeden postulat. Przerwanie w tej chwili tej dyskusji i mimo wszystko ja reprezentuję rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ponoszę odpowiedzialność podczas tego posiedzenia, ale bez obecności przedstawiciela ministra infrastruktury i prezesa Wód Polskich naprawdę ta dyskusja jest bezcelowa. Wytyczne wydane przez ministra w kwietniu i później powielone i uszczegółowione w grudniu 2022 roku jednoznacznie wskazują, do czego zostały zobowiązane Wody Polskie. Odpowiadając na pana pytanie, zgodnie z artykułem 6d ustęp 1 dyrektor Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie przekazuje do rybackiego korzystania w drodze oddania w użytkowanie wody rybackiego. Użycie w języku prawnym czasownika w trybie oznajmującym w tym wypadku przekazuje w odniesieniu do organów władzy publicznej oznacza bezwzględny obowiązek powinności określonego działania. I to z mojej strony to jest odpowiedź jedna, jednoznaczna. Dziękuję i wszystko bardzo. Proponuję. Pan z Wód Polski, bardzo proszę. Znaczy, panie przewodniczący, no, z tego co udało mi się na szybko ustalić, wiem, że prezes Wód Polskich wystosował zaproszenie do pani prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, więc nie wiem, czy jeszcze w tym tygodniu, jeszcze tak, odbędzie się spotkanie, gdzie no, mam nadzieję, że wszystkie te wątpliwości zostaną wyjaśnione odnośnie współpracy. Natomiast no, na wszystkie pytania, które padły tutaj podczas tej komisji, oczywiście udzielimy odpowiedzi na piśmie. Dziękuję bardzo. To znaczy tak, tu było poruszone bardzo dużo tematów. Tematy, które no, nie są, jakby nie było, nie ma odpowiedzi na nich. Ja myślę, że oprócz tego, że tu Wody Polskie już bardzo proszę. Wniosek pełnomocnik zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego. Wnosimy o zwołanie komisji z zaproszeniem ministra infrastruktury, prezesa Wód Polskich, a także Ministerstwo Rolnictwa na takie spotkanie, bo jeżeli nie będzie jednej z tych trzech stron, to nasze spotkanie z panem prezesem niewiele da, bo co innego jest w pismach, co innego jest w deklaracjach, a co innego jest w faktach. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest dobra propozycja. Wrócimy do tego tematu, bo ja też uważam, że nie czuję niedosyt, jeżeli chodzi od strony Wód Polskich o odpowiedź na te pytania, które były. Dlatego myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.